Siemanko wszystkim, ja jestem Yuken, a to 13 odcinek Supermarket Simulator, w którym tworzymy od zera do milionera nasz market marzeń. Ale po ostatnim odcinku, w którym zrobiliśmy totalny remont i przebudowę, zatowarowanie, dzisiejszy odcinek będzie troszkę na luzie. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, widzowie, no tej kasy niestety za dużo nie mamy, bo raptem 1000. Pospłacałem wszystkie kredyty, które poprzednio brałem. Towaru, jak widzicie, jeszcze nie uzupełniłem do końca wszędzie, bo po prostu, no nie da się. Ale spłata kredytu była ważniejsza. No, tradycyjnie oczywiście. Gimela przed sklepem, porozwalane kartony, więc wróciliśmy do korzeni. Ale temat z magazynem wróci może i w następnym odcinku. Będziemy się za to zabierali, tylko za dużo inwestycji, moi drodzy, bo pamiętajcie, że tą sekcję, którą chcemy kupić, kosztuje ponad 40 tysięcy, licencja, także tym się będziemy zajmowali w najbliższym czasie. Trzeba to tak zrobić, żeby się nie przeinwestować, ale dzisiejszy odcinek, moi drodzy, spędzimy razem na kasie, może na dwóch dniówkach, zobaczymy, już wypatrujmy klientów, bo moi drodzy, dzisiejszy odcinek jest na luzie. Inspiracją do tego odcinka było to, jak byłem dzisiaj w Żabce i usłyszałem właśnie te magiczne słowa. Zresztą kto z was, będąc w sklepie na stacji benzynowej, nigdy nie słyszał takich słów? Czy mogę być winna grosika? Ja dzisiaj, będąc w Żabce, właśnie ten tekst usłyszałem. A zresztą bardzo miłej, sympatycznej pani, którą uwielbiam. Więc oczywiście no, odpowiedziałem jej, że tak, no co miałem jej powiedzieć, że nie. Natomiast dziś będę chamskim sprzedawcą jaj i moi drodzy, no będę winny grosika, a może 20 grosików, zobaczymy, ale to tylko tym ludziom, którzy będą płacili gotówką. No i jestem też ciekaw, czy to wpłynie na jakiś ranking naszego sklepu, czy dostaniemy jakieś punkty ujemne i czy w ogóle można wydać komuś inaczej i źle. Także jestem bardzo ciekaw, to będzie eksperyment, może okazać, że się po prostu to nie uda. Także czekamy na, nazwijmy to, potencjalne ofiary. Dzisiejszy odcinek będzie krótki w porównaniu z tymi, gdzie naprawdę coś tworzymy. Obiecuję, że w następnym odcinku was oprowadzę. Witam pana serdecznie, ale pan odpieprzony, no myślę, że to będzie spore zamówienie, aż mi szkoda pana rąbać, ale jak pan bogaty, to ile? Oj, kartą pan płaci. No ale pierwsze zamówienie całkiem przyzwoite. No kartą to nie można niestety, widzowie, kogoś na kasę. No bo tu się nie wydaje, no kartą się nie wydaje. Właśnie ja nie pomyślałem o tym, jak już może klienci usłyszeli, jak to słuchajcie mówiłem i po prostu, jakby to powiedzieć, dowiedzieli się o moich zacnych planach misternych i będą wszyscy po prostu w myśl zasady chcieliście wydymać Freda, to Fred wydyma was i wszyscy będą płacili kartami teraz, albo pójdą obok do kasy. I potem będzie. I w pizdu wylądował i cały misterny plan też w pizdu, no, ale bądźmy dobrej myśli. Ja muszę komuś wydać, nie wydać grozika, nie wydać. O, to ta pani, co mnie zawsze podrywa z tym brzydkim tatuażem, ale już się na mnie obraziła, że ją odrzucam i już do mnie nie przychodzi do kasy. Już chodzi do konkurencji, znaczy do konkurencji, do moich pracowników, dwóch takich jakichś skrzywionych, zgarbionych, dziwnych, a to w ogóle jest jakiś, nie wiem, jego chyba brat bliźniak, tylko w garniturze z biura. O, a tego pana już obsługiwaliśmy przed chwilą. Proszę pana, pan tu był, a nie, pan był w innym garniturze, dobrze. Pomyliło mnie. O, pierwszy płaci gotówką. Uwaga, widzowie. A czy mogę być winny grosika, proszę pana? Ja tu mam do wydania panu 4 dolary. No niech będzie 60. 50? 60, czyli 2 grosze bym był winny. Ej, można, widzowie, 2 grosze do przodu. Liczcie, na ile kasy ich orąbię teraz. To jest oczywiście żartobliwe i pierwszy raz tak robimy i pewnie ostatni. Nie będziemy normalnie tak robili. O, tutaj 80, o, pani 200 dolarów zapłaciła, 115 zamówienie. No to słuchajcie, tak gdyby jej wydać 80, no nie wiem, no 4, no na 4 nie będziemy ją rąbać. No nie wiem, 50. Dobra, czekajcie, wydamy jej 90. 4 sobie weźmiemy. Ale nie mamy żadnych na razie punktów karnych, nie wiem o co tu chodzi. Czekajcie, gotówka czy karta? Karta, dobrze, karta. Karta. O, ale ładne zamówienia idą, słuchajcie, po tym ostatnim rozbudowaniu i
i dokupieniu tych licencji, to sami widzicie, że zamówienia idą. Natomiast wracając do tematu, dlaczego się jeszcze nie... No po prostu, dlaczego się nie będę jakby też rozwijał w tym momencie? To nie, że nie będę, że nie chcę, tylko że trzeba troszkę zacisnąć pasa, widzowie. I z jednej strony, zobaczcie, piękne te zamówienia są. Każde tam koło stówki już, nie? Z jednej strony, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, chcę kupić licencję. Na... Zresztą mogę wam potem pokazać wszystko na koniec. Z drugiej strony wiem, że tam jedne produkty będą do zamrażarki, bo to tam się gdzieś domyślam z tego. Więc skoro będą do zamrażarki, no to dupa. Kolejny na grosika oskubany. Raz, dwa, trzy. Więc bez rozbudowy, słuchajcie, atemu 5. Można, ale minusy dostaję. Dobra, dostaję minus. Jak źle wydam, to mam minus. Minus te punkty. No trudno, widzowie, no. Już bawimy się, nie? Oj. Grosika jestem winien. A tu jest na plus, czyli jak wydam grosika, mogę być winien, słuchajcie. Czyli jak grosika mogę być winien, bo dostaję plusowe te punkty za skasowanie, a jeśli mniej, znaczy jeśli więcej kogoś o różne kasy, no to już nie można, bo są minusy. Zaraz dojdziemy do tego, czy to na pewno przy czterech był minus, przy jeden jest plus. Więc teraz pytanie, czy można być winien, czy mogę być winien dwa grosiki. Ale jaja, widzę. Dobra, pan płaci gotówką. No dziewięć, trzy, dobra, zobaczmy, czy trzy grosiki mogę być winien. Czekajcie, 90. Plus, dobra, czyli 1, 2, 3 grosiki można być winien. 4 już nie mogę być winien, bo mam minus. Czyli słuchajcie, można być w Supermarket Simulatorze winnym klientowi do 3 grosików. Znaczy grosików, tu są centy, jakby ktoś mnie chciał poprawiać. Wiem, że to są centy, tu jest amerykańska waluta, ale my żyjemy, widzowie, w Polsce. Ja to mówię, że są to złotówki. Chociaż dziwnie się czuję, wydając piątaka w papierku, a nie w monecie. No ale to taki szczegół. No to szybko nam ta dniówka przeleciała. Jak zwykle uważam, że za szybko dniówka leci, więc sobie jeszcze jedną szybko zrobimy. I to będzie taki krótszy dzisiaj odcinek. Nie będę towaru uzupełniał, myślę, że wszystko jest na full. Nie będę się skupiał w ogóle na towarze, później już poza odcinkiem to uzupełnię. Ale tak jak wam mówiłem, moi drodzy, no tutaj na wejściu jest pouzupełniane, ale no dalej już niestety im bardziej w głąb, tym gorzej. Bo już tak niestety nie jest. O, pani tutaj chyba od kosmetyczki właśnie pani wyszła. Albo pani jakiegoś botoksa sobie zrobiła, no już tam nie będę pani zaglądał w botoksy. I zobaczcie, 24, czy jak wydam 20, to już mam minus. No, widzicie, mam minus, czyli mogę 3 grosiki być winien. Tutaj mogę być winien, czyli tak, tu mogę wydać 64 dolce i 10, ojej, 10 grosików, a ja to pomyliłem, ja myślałem, że to jest grosik. Kurde, orąbałem gościa na 10 groszy, nie? Widzowie, na 10 groszy. O, ten ma odliczone, tego nie rąbiemy. To jest ta pani z mrugającymi włosami przyszła, pani chyba kosmitka jakaś. Też ma wyliczone, ale zobaczcie, kasa mimo wszystko fajnie płynie, nie? Mimo, że gdzieś tam mówię, kredyty pospłacałem. Ale no też widzowie, dobra, skoro nie mogę być winien więcej niż 3, to dam jej grosika i widzicie. I można się pobawić, a jednocześnie zarobić. Nie no, co to za zarobek, widzowie? Co to za zarobek, że ja kogoś na... O, grosika będę winien. A tutaj mam minusa. Dlaczego tutaj? Coś pomyliłem chyba. Ciekawe, czy to będzie w jakichś statystykach dnia, moi drodzy. Także kredyt spłaciłem, ale oczywiście, kiedy będzie investition kolejne, żeby tam kupić, zresztą wyjdę z tej kasy, wam skoczę. Zobaczcie, tam chodzi o to, co na to patrzymy, bo tam jest taki gzyms i jego chcemy wykupić, aczkolwiek nadal mam wątpliwości, czy ten cały, raczej to nie będzie cały teren odblokowany, tylko kawałek, ale ten kawałek właśnie nam uratuje tyłek, żeby kupić zamrażarki. Zanim zaczniemy następny dzień, zresztą wam pokażę w komputerze, myślę, że mogę już wyjść z tej kasy, a nie, jednak pani przyszła. Oby pani gotówką zapłaciła. O, ładne zamówienie widzimy. No, pięknie, droga pani, pięknie. No i na życzenie. Ło, 172 dolary zamówienie, to jest rekord, nie, było już 200 chyba. Ej, bo ja już się teraz pogubiłem, nie? Czy było już 200 dolarów zamówienie największe? 7,
70. Grosika będę winien, proszę pani, bo nie mam. Dziękuję. Wkurzona. Była wkurzona, czyli chyba będziemy mieli punkty karne za to. Zobaczcie, widzowie, zobaczcie. Już wam mówię, o co chodzi, bo tego magazynu dlatego nie rozbudowuję. Zobaczcie, spłaciłem wszystkie kredyty. Wszystkie kredyty spłaciłem, dlatego mam mało na koncie. Znaczy teraz już mamy coraz więcej, nie? O nie. Dobra, olać złodziei na razie. Olać, olać, olać. Nie, nie, nie. To nas nie interesuje. A czemu jeden za minus jeden? I zobaczcie, kiedy będzie 56 level, możemy dwie licencje, tak naprawdę nawet trzy możemy kupić, ale no bez przesady. Znaczy może z czasem kupimy, wiadomo. Ja nie mówię, że nie, nie? Ale na pewno mówimy o jednej licencji i z tego co widzę... To tu jest jakaś znowu pizza, jakieś, nie wiem, ice creams, czyli generalnie będzie potrzebna zamrażarka, na której, na którą miejsca nie mamy, a tutaj 40 tysięcy byśmy musieli uzbierać. Czyli najpierw możemy ulepszyć jakby teren, ale wątpię, żebym do 50 levelu, słuchajcie, sklepu, wątpię, żebym wbił. To już koniec? Dobra, to idziemy jeszcze na jeden dzień, widzowie. Zobaczmy. Nie, jeden produkt niedostępny, nie mam zielonego pojęcia jaki, bo wszystkie były. Zaraz przelecimy, zobaczymy, to mnie dziwi. Dwa były za drogie i siedmiu osobom źle wydałem. Siedmiu osobom źle wydałem, widzowie. Dobra, zapalamy światło, zobaczmy, zobaczmy. Czemu to tak tu... Tutaj półka pusta była. Czekajcie, co to jest not found? Tutaj chipsy są, gorzoła jest, piwa są, herbaty. Przelećmy po lodówkach, no... Zamrażarki. Pewnie kurczaki wykupili. Pizza, końcówka pizzy. Nie, no są kurczaki. No to słuchajcie, widzowie. No to co jest niedostępne? Tutaj może coś... No też wszystko jest. A tu coś było. Papier toaletowy. Dobra, wykupili papiery toaletowe. Widzicie? No te papiery to jest... Nie, ale te są, tylko tych niebieskich nie ma. Dobra. Okej. Czyli wykupili papiery toaletowe. To tylko tyle wykupili. Nie chce mi się uzupełniać towaru, ja to zrobię poza odcinkiem, widzowie, już trudno. Trudno, jak minusa jakiegoś złapię, to nie będziemy przedłużać. My tu dzisiaj się bawimy na taki szybki odcinek na luzie. Dzisiaj będzie najkrótszy odcinek w historii, bo przelecimy jeszcze jedną dniówkę razem i przy okazji zobaczycie, jak mi kasa płynie. Właśnie nie zwróciłem uwagi, ile obrotu mieliśmy, czy już 4000 weszło obrotu dziennego. Także, tak jak mówię, no wątpię, żebym do 50 tego levelu sklepu wbił te 40 tysięcy, chociaż jest to możliwe, bo idzie to coraz wolniej, bo wiadomo. A więc jak wbijemy te 40 tysięcy, to pierwsze co, to kupię tamten gzyms, żeby już przygotować się z zamrażarkami. Będzie 54 level, to kupimy nowe produkty po prostu. Na licencji. I tyle. No nic więcej tutaj się nie wyczaruje, widzowie. Trzeba, wiecie, czasem na sukces trzeba zapracować. To samo z nieba nie spadnie. Tu wielu młodych ludzi myśli, że to tak jest, że się supermarket otworzy i wszystko z nieba samo spadnie. Nie, tu trzeba troszkę się wykazać kreatywnością, moi drodzy, co polecam. Polecam wykazać się kreatywnością. To nic nie kosztuje. Nawet wam powiem jedną rzecz, że mam wrażenie, że troszeczkę, parę lamp bym może zdjął, bo mam wrażenie, że jest za jasno w tym sklepie. Albo poprzesuwał, tylko z tymi lampami. Albo dobra, poczekamy, aż kupimy gzyms i wtedy się poprzesuwa. Tu jest za jasno, jakoś tak, nie wiem, prześwietlony się czuję. Nawet sami widzicie, jak tak jest aż... Znaczy ja lubię, oczywiście w sklepie musi być jasno, wiadomo. No bo to jest podstawa, widzowie. Zresztą wyskoczmy sobie z tej kasy i się przelećmy. O, dzień dobry pani. I fajnie, żeby było to podświetlone, ale... O, pan Matrix, dzień dobry, panie Matrix, dzień dobry. Pierdzielaj, żaden Matrix nie jestem, gdzie zaraz, tutaj. O kurde, podpadłem, groźny typ, jeszcze mi jakąś giwerę wyciągnie z kieszeni i będzie. Widzicie, wkurzył się i nie poszedł do mnie. Dobra, go zostawię w spokoju, to może z tą panią zagadamy, zobaczymy, gdzie ona idzie. Czegoś nie mogła znaleźć, czy coś... Przepraszam panią. Przepraszam, coś się pani nie podobało, chciałem się dowiedzieć co. Tutaj satysfakcję klienta badamy, droga pani. Szkoda, że nie można z jakimś... Na przykład mogłoby być tak, że się kliknie na jakiegoś NPC-ta, który miał komunikat, że coś mu się nie podoba i się go jakby tak zapyta, co mu się nie podobało. Dobra, no może tutaj jak już mam coś na ziemi, no to już się pozbądźmy tego kartona, bo wiecie, że pozbywać się kartonów to ja uwielbiam akurat. Staram się trzymać porządek, chociaż nie widać, widzowie, nie widać, co...
Ale to tak wiecie, to tak było na szybko. To tak było na szybko. To była taka szybka akcja, to jakieś chyba herbaty są. To taka była szybka akcja. Tak nikt mi nie chce do mnie do kasy, oni chyba wiedzą, że ja ich na grosiki kurczę. Poza tym czemu są niezadowoleni? No pytałem. No widzowie, no przecież pytałem, czy mogę być winny grosika. No kuźwa. A oni niezadowoleni. Gdybym nie zapytał, ale pytałem, czy mogę być winny grosika. A potem marudzą. Potem złe opinie, kurczę, w necie wystawiają człowiekowi. A człowiek, kurde, się stara. Oj, się pizze skończyły jedne. No trudno, no. Raczej nie mamy w kartonie, więc dobra, idziemy klienta obsługiwać, bo to jest temat dzisiejszego odcinka. Jak jakieś minusy załapiemy za te akcje, widzowie, to trudno. Śmiesznie też musi być. Nie ma co się ze wszystkim spinać. Jak widzicie, można rozwijać biznes też z uśmiechem na ustach. Witam pana Kosmite serdecznie, ale ja bym tak sprawdził, czy da się zrobić taki numer. Widzicie, nie da się, widzowie, nie da się. Niestety trzeba równą kwotę mu nabić. Bo tutaj... Dobrze, to pani będziemy. O, pani za 101 dolarów kupiła. To 90 pani wydam. 8 pani też wydam. No 60 to siłą rzeczy muszę pani wydać. No i 5. I bym był winien 3 grosiki, proszę pani. Ej, dlaczego za 3 grosiki mam minus? A wcześniej nie miałem minusa za 3 grosiki. Halo, widzowie, to jest oszukane. No dobra, 80... 90, no, no i mam 1. Też mam minusa. Nie rozumiem, widzowie. Czy ja już nie wiem, o co tu chodzi, nie? Dobra, 40. ...82, no to 2 grosiki mogę być winien. Mam plusa, dobrze. Czy 2 grosiki można być winien? O, to ta pani w włosach mrugających. Piękna pani. A widzicie, jak oni ładnie kupują? To aż jest motywujące. No tutaj nie mam z czego urżnąć za bardzo, widzowie. Bo nie ma grosika. Więc, o, zobaczcie, prawie 7. No to jest szansa, że dzisiejszego dnia tego w grze może do 8000 obrotu. Muszę zobaczyć, ile dzienny obrót wychodzi teraz. Bo to mi łatwo będzie, bo raczej te obroty już nie wzrosną. Wydaje mi się, słuchajcie, widzowie, że te obroty nie wzrosną od tego, że... no bo jakby no nie mamy już nowych produktów. Myślę, że obroty zawsze wzrastają, jak nowe produkty dochodzą. 90... Mogę być winien? A nie, co ja robię? Źle robię, czekajcie, bo ona chce 9 dolarów z powrotem. A ja tu grosze jej wydaję. To damy 50. A no dobra, ma pani równo. Nie miałem jak pani przyrżnąć na... Ale kupują te beczki, kurde, z WC coś tam. Jakiś, nie wiem co to... Oj, wujek Czesław. Dobra. Nie no, chyba nie będzie. Chyba nie będzie 8000 dolarów. To troszeczkę za dużo. Przeliczyłem. Chyba 7,5 to dobijemy. Chociaż na wieczór jest zawsze największy utarg. O, ta pani z dziwną miną. Halo, szanowna pani, przecież stoicie w kolejce, ja tu jestem na kasie. Dlaczego do mnie nie chcecie przyjść? Ej, to może jest tak zaprogramowane, że jak ta babka, co była przede mną i nad jej głową pojawił się ten komunikat, nie? Że ona nie... że jej źle wydano, to może to oznacza, że ona to niby mówi na głos? Znaczy, że to algorytmowo jest jakoś tak zrobione, co tak jakby odzwierciedla, że babka odchodzi od kasy i ona mówi na głos, że kurde, ten gnojek źle mi wydał? I ci wszyscy dookoła, którzy są w jakimś tam promieniu, to słyszą i dlatego do mnie nie przychodzą. A tego pana nie było w promieniu, no to przyszedł. O, i płaci gotówką. Albo jakiś tajny agent i sprawdza, czy to prawda, że ja źle wydaję. Ja tu nie mam mu jak wydać. 92 będę winien panu. No i za 2 grosiki jest plus. Tylko to się chyba i tak w statystykach liczy, więc tak nie będziemy na przyszłość robić, bo wiadomo, że to jest bez sensu, chyba że raz na jakiś czas sobie jakieś jaja porobimy, ale... Z jedną osobą dosłownie, ale tak, to jest bez sensu. Bo to się traci, te punkty, wiecie, my chcemy też levelować poziom sklepu, żeby móc tam odblokować pewne rzeczy, więc dzisiejszy odcinek... Coś, a, pizzy nie mogła pani znaleźć. No dobra, uzupełnię towar. Ej, będzie 8000, widzowie. Widzicie, jakim jestem? Ja wróżbitą powinienem zostać, słuchajcie, a jeszcze ludzie...
Zaraz się okaże, że będzie... A czemu ten źle wydał, kurde, gościu? Hej, Franek, bo cię zwolnię zaraz. Halo? Czy to Stefan źle wydał? Powiedzcie, przyznać się, który to? Tam nie udawajcie, że kasujecie, bo zaraz was zwolnię i tyle będzie roboty. O! Ile? 156 zamówienie. Zobaczcie, takie zamówienia piękne. Tylko no nie mamy rekordu, nie mamy 200. Nie mamy 200. 43 pani wydam. I 50 groszy, bo nie mam grosika. Mogę być winien grosika, pani szanowna? Tak? No kiwa pani głową, że tak. No przecież rusza pani głowa górą dół. No co pani narzeka? No kryk... No szanowna pani, no ruszała pani głową góra dół. No i zgadłem. Ja wróżka jestem jakaś, nie? No naprawdę, widzowie. 8500 na koncie mamy. Dobrze. To ja za chwilkę uzupełniam towar już poza odcinkiem. Przelecę tyle, ale widzimy, że te poziomy idą wolno. Zobaczcie, przesiedziałem drugą dniówkę i połowę paska zapełniliśmy. Także zanim zapełnimy ten level, to trochę czasu minie. O, 192, ładne zamówienie. Także, moi drodzy, trochę minie czasu, nie? Czemu znowu minus? Przecież dobrze nabiłem, o co chodzi, za co minus? Ja za brak towaru chyba jakiegoś też minusy dostaję. Dobra, muszę uzupełnić towary, widzowie, bo oj. Muszę uzupełnić. Ale jest motywujące, mamy już prawie 9 tysięcy, czyli zaraz dyszka będzie. Czyli uzbieramy szybko, słuchajcie, te 40. Czyli tutaj zmieniam zdanie na podstawie tego odcinka. Widząc, jak idzie wolno ten level, widzowie, to jestem pewien. Widząc, jak wolno wchodzi ten level, czyli wiem, że te dni będą musiały przelecieć, jeszcze są klienci, to nie kończymy, to te 40 tysięcy będziemy mieli spokojnie na koncie, kiedy będzie ten 50 level, bo jeśli dobrze pamiętam... Czekajcie, chciałem wyleźć z tej kasy. Patrzcie. Bo jeśli dobrze pamiętam, mówimy o... A nie... Dobrze mówię. 40 tysięcy, 50 level. To będziemy potrzebowali. Na 50 levelu będziemy mieli te 40 tysięcy. To jest więcej jak pewne, patrząc, jak wolno idzie. Szkoda, że nie ma paska postępu tego, bo na przykład przykładowo, gdzie to było? W... Nie wiem, czy w Farming Simulatorze, czy... No w Eurotracku na pewno widzisz pasek postępu z expem. A tutaj, no, znaczy w farmingu nie masz żadnego expa tak naprawdę, więc... No a tu 56, więc tutaj to i tak będzie co robić. Także tutaj taka trochę jesteśmy jakby, myślę, że ograniczeni poziomami, że trochę tej roboty będzie. To już znacznie wolniej te expa wchodzą i da się odczuć ten poziom trudności. Dobrze, moi drodzy, kończymy dzień, zobaczmy podsumowanie. Także drogi widzu, dziękuję ci za oglądanie, że byłeś ze mną. Będzie mi już tradycyjnie miło, jak zostawisz łapkę w górę i komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów. A co my tu mamy? 43 tylko zadowolonych z 56. Czyli bardzo wielu niezadowolonych, widzowie. 8 nie znalazło ulubionego produktu, to jest porażką dla mnie. No ale to przez to, że siedziałem na kasie i nie uzupełniałem. Dwa produkty były za drogie, czyli dwóch było nie... Ale tylko trzech jakby składa reklamację. Czyli wiecie co? To już wiem, widzowie. Na koniec ja to rozkminiłem. Zobaczcie, źle wydane. Trzech. To jest tych trzech, za których ja dostałem ten minus exp, tak? Więc tym, którym byłem winien grosika, oni się tu nie zaliczają, bo tam miałem na plus. A tym, którym na przykład 5 groszy nie wydałem, czy tam 4 grosze, znaczy wiadomo, no centy, to oni są tu zaliczeni, czyli jak miałem ten komunikat minus exp, no to byli zaliczeni. Czyli taki wniosek, w zupełnie eksperyment przez przypadek zrobiliśmy. I wniosek jest taki, że można komuś wydać, być winnym grosika w Supermarket Simulatorze, tylko można być winien grosika bądź dwa grosiki. Już więcej winien być nie możesz. Nie wiem, jak tam te punkty, czy to dużo, czy to mało, pewnie mniej przez te wszystkie rzeczy. I zobaczcie, obrót 4300. Także tu jestem pewien, towaru nie kupowaliśmy, więc spoko. Także mamy pięknie zrobione, a ja się biorę, widzowie, do roboty, bo tu trzeba działać, trzeba rozwijać sklep, żeby jak najszybciej tą sekcję kupić, ale w następnym odcinku myślę, że się zajmiemy bardziej magazynem, żeby to tak jakoś też usprawnić, bo mnie już troszkę męczy, słuchajcie, bieganie między tymi regałami, uzupełnianie tego towaru, szczególnie jak się dużo dzieje, to ja już czasami nie nadążam, a to tak by sobie pracownik mógł chodzić i uzupełniać, a połowę ja.
i zrobimy tak, że pracownikowi te produkty, które on ma uzupełniać, po prostu, że tak powiem, przypiszemy i będzie gitarka. Ale teraz jeszcze ja uzupełnię. Dobra, moi drodzy, no to do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdrawiam was gorąco i serdecznie. Trzymaj się. Cześć.